Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Pytania, które nas skłaniają do najgłębszego odsłonięcia własnego serca, wprowadzają nas w stan onieśmielenia, milczenia, nawet jakiegoś zagubienia w poszukiwaniu właściwej odpowiedzi, bo my najczęściej chcemy dać odpowiedź właściwą, czyli taką mądrą, może zaskakującą, która będzie robiła wrażenie na słuchających. Dla Jezusa najważniejsze jest to, co o Nim myślą Jego uczniowie. I to jest elita, która będzie kształtowała Kościół, kiedy On odejdzie. Uczniowie to elita, elita duchowa. Oni muszą być na poziomie duchowym. Tam, gdzie nie ma pewnej głębi duchowej, tam równocześnie nie mamy nic do przekazania tym, którzy nas słuchają, z którymi my żyjemy. I przychodzi taki czas, kiedy trzeba odpowiedzieć na najważniejsze pytanie swojego życia. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Uczniowie chodzili za Jezusem, był ich mistrzem, ale oni nie wierzyli wszystkim Jego słowom. Zauważmy, to jest tak jak mąż nie wierzy wszystkiemu, co mówi żona i żona nie wierzy temu, co mówi mąż. Kiedy się wzajemnie okłamują, są dla siebie nieszczerzy, wtedy pojawia się dramat, już pojawiają się pęknięcia na ich związku, na ich miłości. Oni się wzajemnie osłabiają. Tam, gdzie nie ma prawdy, nie ma też mocy do życia pięknego, życia prawdziwego. Dorastanie w wierze to odchodzenie od myślenia po ludzku na rzecz myślenia po Bożemu. Jak stawać się człowiekiem duchowym? Myśleć po Bożemu, czuć po Bożemu, wybierać po Bożemu. Takie podejmować decyzje, które są miłe Panu Bogu. Oni jeszcze, uczniowie, nie przeszli przez oczyszczające doświadczenia. Dlatego nie do przyjęcia była dla nich informacja mistrza o tym, że będzie cierpiał, że będzie skazany na śmierć. Kiedy jesteśmy duchowo słabi, my pewnych informacji nie jesteśmy w stanie przyjąć. Protestujemy, oburzamy się, mamy żal, pojawia się gniew. I zauważmy, taką sytuację wykorzystuje demon, wykorzystuje szatan. Szatan wchodzi w emocje wzburzone, emocje gniewne. Zgoda, my możemy się oburzać na zło, jak mówili ojcowie pustyni. Ty możesz się gniewać na demona, który podsuwa ci propozycje w postaci pokusy. Nie było oczekiwania na krzyż, lecz na chwałę. Tymczasem w wierze chrześcijańskiej nie ma doświadczenia chwały bez wcześniejszej męki, bez wcześniejszych upokorzeń, zmagań. Obraz Pana Boga, jaki przedstawił
uczniom Jezus był dla nich nie do przyjęcia. Był za trudny, dlatego go odrzucili. Bóg mówi, a dla nas wydaje się to być za trudne. Zobaczmy, to jest też taki miernik naszej miłości, miernik naszego oddania się. Jeśli ono jest niepełne, my się dystansujemy do tego, co Bóg mówi. My nie chcemy wszystkiego, ale Panu Bogu albo oddajemy się cali, albo wcale. Albo wszystko Mu oddaję, albo nic nie ma wartości w moim życiu, ponieważ nie nastąpiło całkowite oddanie. Nie można wybrać sobie obrazu Boga, który by odpowiadał naszej osobowości, wrażliwości, sposobu myślenia czy wykształceniu. Ileż razy człowiek próbuje kwestionować to, co mówi Biblia, prawda? Kwestionować. Ale to są inne czasy, to jest XXI wiek. Bóg powinien, Kościół powinien nadążać za tym, czym my żyjemy. I Piotr staje w pozycji tego, który wie lepiej, wie więcej. Jakby sugerując, że Jezus jest w wielkim błędzie. I rozumienie Słowa Bożego po ludzku może być myśleniem szatana w człowieku. Myśleniem złego ducha. Bo przecież w nas pracuje Bóg, Duch Święty, dając natchnienia ku dobremu, ale w nas też bardzo intensywnie pracuje demon, zły duch, który sprzeciwia się, który... Na czym polega ten sprzeciw? Który chce powiedzieć: słuchaj, jeszcze nie teraz, a może nie w ten sposób. Zrób to inaczej. Przecież nie jesteś w stanie tego wszystkiego dokonać, o czym mówi Słowo Boże. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi święty Paweł. Zły duch często podsuwa nam myśli, z którymi się utożsamiamy. Można domniemywać, że wtedy, w tym momencie, w sercu, w umyśle Piotra działał demon. Stąd Jezus mówi: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu. Zobaczmy, tam gdzie jest niemyślenie po Bożemu, tam jest działanie złego, złego ducha. Chwila niezwykła, w której szatan posługuje się uczniem w celu kuszenia. Nie można wykluczyć tego, że ci, którzy do nas mówią w sprawach życia chrześcijańskiego, przedstawiają wyłącznie myślenie po ludzku. My czasem odczuwamy niepokój, kiedy mówi nam ktoś: nie wysilaj się, zrezygnuj z modlitwy. W tę niedzielę nie musisz iść na mszy świętej. Masz na mszę świętą, masz prawo odpocząć. I zobacz, jeżeli idziesz tym rytmem, możesz w pewnym momencie na końcu doświadczyć, że zostałeś zwiedziony. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale myślisz po ludzku.